Witajcie moi kochani, tutaj Depan Przygody. A jak możecie zauważyć, to kolejny odcinek naszych przygód World of Warcraft z tej przygodowej, z tej fabularnej, nastawionej na fabułę. I tak jak widzieliście, zaczynamy już następny tutaj epizod naszych zmagań Adventurerem, czyli poszukiwaczem przygód. Nasz krasnolud, jak pamiętacie z ostatniego odcinka, wkroczył tutaj do pierwszej krainy, jaką jest Dun Morogoth. I został poproszony o pomoc właśnie w atakowaniu Troksów. Oczyściliśmy już trochę tamte tereny i teraz musimy pomóc w przymiejscowej tutaj, tak jakby takim schronisku właśnie dla mieszkańców, którzy tutaj uciekli, jak zostali zaatakowani przez te bestie. Musimy im teraz pomóc w paru tutaj przypadkach. Więc tutaj właśnie jak widzimy, tam jest jakiś zniszczony obóz. Jak widać, będziemy musieli znaleźć te artefakty, o które byliśmy poproszeni w ostatnim odcinku. Priceless Rockleaf Artifact, to pisze tam w prawym dolnym rogu. A zobaczmy, tutaj się coś świeci, a zazwyczaj jak w WoWie coś się świeci, to znaczy, że to jest potrzebne do questu. To jest właśnie jeden z tych artefaktów, które możemy albo znaleźć w śniegu, albo właśnie wydobyć je z jednych mobów. Zaatakujmy może, on jest trochę silniejszy, ma już drugi level. Ale myślę, że nie będzie dla nas żadnym tutaj problemem. On dosyć łatwo tutaj zostaje niszczony. I co my tutaj mamy? Artefakt, właśnie. Priceless artefakt. Priceless, czyli już taki. Aha! Bo priceless znaczy takiej gorszej jakości materiały. Nieocenione artefakty. Słabej po prostu ceny, które musimy zdobyć z nich. A po prostu te, które są schowane w śniegu, to są już bardzo cenne artefakty. Je również musimy wydobyć. Ja myślę, że najpierw zrobimy sobie tutaj ten quest w tym zniszczonym obozie. Tak jak widać. Oj, wbiliśmy właśnie level. Jednak dokończę tutaj swoją myśl. Jak widać, ludzie się tutaj bronili, albo to. Jak widzicie, wszystko tutaj jest tak porozbijane. Namiot również spalony. Tutaj tarcze, na których chyba tutaj przymiejscowi ćwiczyli swoje sztunek. Jak widzicie, dostaliśmy nowy jakiś skill. Później, jak wrócimy się do Alvilmera, to sobie go zakupimy, ale najpierw zróbmy sobie ten questik. Myślę, że to nie zajmie dużo czasu. W tym właśnie. Tak sobie pomyślałem, że porozmawiam tutaj z wami o klasach w WoWie. Więc jak wiadomo, klasy w WoWie to tak zwana święta trójca. Czyli mamy tanków, DPS-ów i healerów. I na przykład taki Hunter, którym właśnie tutaj gram. O, chyba zrobiliśmy właśnie quest. Fajnie. Jego główną rolą obojętnie w jakiej wybierze specjalności, specjalizację, to jest zawsze robi tylko za damage. Tylko, można powiedzieć tylko, albo aż tylko, aż tak, aż tyle, bo dosyć duży DPS robi, jeżeli chodzi właśnie o damage. Oj, tam się świeci, chodźmy. I posiada poza tym peta, więc oprócz tego, że ma bardzo duży damage, to jest bardzo dobra postać dla graczy, którzy grają solo. A właśnie tutaj, bo wiadomo, pet przyjmuje agro, jako pet jest takim niby tankiem. Później będziemy mogli mieć już inne pety. Na przykład taki misiek to jest właśnie typowy tank. Później będziemy mogli mieć wilki, czy będziemy mogli po prostu łapać swoje, można tak powiedzieć, zwierzęta, pokemony. Można to od razu tak natknąć. Od razu tutaj zrobiliśmy przy okazji z tymi dzikami quest. Jak widzicie, dwa z trzech zebrałem. Oj, tutaj nas zaatakował wilk przy okazji. Dobra. O, i z niego również coś musimy wydobyć. Ej, patrzcie, tam jest ta beczka. Poczekajcie, zobaczę, co tutaj mam w backpacku. Same śmiecie, takie właśnie. To się nazywa trash itemki, które po prostu nadają się tylko do sprzedaży. One mają tak naprawdę taki szaj właśnie znamiona. No, i nick. Nazwa tego itemku jest na szaro, więc jest ona przeznaczona do sprzedaży. Jak widzę, ma tutaj backpack. Dodatkowe 6 slotów zawsze się przyda. Chętnie go sobie tutaj dam w miejsca na moje plecaki. Co my tutaj mamy? Ono pale ale. Właśnie zostaliśmy poproszeni o ten alkohol. Musimy przynieść. Zobaczymy, co tu pisze. Aha, że takie z aromatem dobre piwko. Kolejny artefakt. Jeszcze dwa.
No dobrze, zobaczmy tutaj sobie na mapę, gdzie musimy iść. Musimy jeszcze znaleźć właśnie tutaj gdzieś w obszarze są ukryte te artefakty. Już widzę tam kolejne. Oprócz tego mamy, wracając do klas, mamy bardzo mnóstwo. Death Knight, który specjalizuje się tak naprawdę w DPS-u i tankowaniu. Nie wiem, czy w healaniu. Mamy oczywiście typowego pista, który tak naprawdę tylko się skupia na healaniu. Można go zrobić w DPS-a, ale nie zalecam. Myślę, że tutaj, skoro był podporządkowany pod leczenie innych, to tak powinno zostać. Paladynów, którzy nie specjalizują się w trzech wszystkich specjalizacjach, czyli w leczeniu, w tankowaniu i w DPS-owaniu. Co my tutaj mamy? Jeszcze musimy to piwko znaleźć, ale myślę, że pokonajmy tutaj jeszcze te wilki. Tutaj gdzieś był, on właśnie tutaj jeden. Każdy na pewno coś dla siebie znajdzie. Ale myślę, że jak ktoś pierwszy raz zaczyna swoją zabawę w WoWie, to klasa Huntera jest dla niego chyba najbardziej odpowiednia. Super, znaleźliśmy kolejne Wolfhide, skóry wilka. Jeszcze musimy dwa znaleźć. Oj, tam widzę kolejnego. To chodźmy do niego. No, już mam go w polu rażenia. Tutaj można określić, czy mamy go w polu rażenia, po prostu na przykład jakby wam tutaj to pokazać. Załóżmy, że chciałbym pokonać strzelacz do tamtego Troxa, który jest bardzo daleko. To widzicie, tutaj mam na czerwono, nie mogę użyć skilla. Nawet tutaj piszę, że jestem poza zasięgiem. A jak się zbliżę, to tutaj będzie na biało i będę mógł już atakować moba dobrowolnie. Fajna taka funkcja. Warto to patrzeć, jeżeli walczymy z lepszymi mobami. Na przykład z Hunterem, jeżeli będziemy atakować jakieś elitki, czyli takie już mocniejsze potwory, takie rzadsze, no to warto właśnie o ten zadbać. Oj! Zadbać o ten dystans, żeby jak najdłużej właśnie go atakować z dystansu. Dostaliśmy sporo questów, już widzę tutaj na mapie, jeżeli chodzi o trzeci level. Zagadajmy sobie tutaj ponownie do naszego Stena. Zobaczymy, co nam tutaj powie. Wow! Znaleźliśmy jakąś runę. Aha, że ona ma nam przypominać o tym, że nasza broń, nasza tutaj ammo, czyli amunicja zawsze będzie z nami i mamy ją respektować. I to by było, to by dosyć łatwy exp. To by był łatwy quest. Po prostu bardzo dostaliśmy. Być może został troszkę bardziej oskryptowany tutaj przez administrację, bo może był zbugowany. Ale myślę, że nie, bo tutaj wszelkie początkowe krainy są dosyć bardzo dobrze zrobione. Szczególnie już teraz z rasami w... Jeżeli chodzi właśnie o rasy kataklizm, czyli gobliny i Worgeny. Dobrze, idziemy tutaj do naszego Grandela Harkina. Oddajemy mu artefakty, o których nam poprosił w poprzednim odcinku. Kontynuuj. Przewspaniale. Wyglądają, jakby były sprzed 200 lat. Ale to nie ma teraz znaczenia. I musieliśmy znaleźć te rzadsze, znaczy sobie mówię, takie gorsze artefakty tych troksów. Czy znalazłeś te artefakty? Znalazłem. Spójrz tylko na to. A to Lux Blade. Aha, że mają na sobie jakieś znamiona ostrzy toporów, główki strzał, a pierwszy to jest Reddish Spoon, jakąś łyżkę. To jest fascynujące. Dziękuję ci za twoją pomoc, poszukiwaczu przygód. Muszę teraz dużo właśnie nauczyć się, żeby odczytać te artefakty. Co my tutaj mamy? Dostaliśmy jakąś nagrodę, może być to armor. Klotk. Klotk jest właśnie jedną z takich warstw armorów, którzy tak naprawdę mogą nosić magowie, tego typu właśnie postacie, które specjalizują się w magii. Później mamy jeszcze mail, czyli już taką lepszą zbroję i plate, czyli platynową, to jest już bardzo dobra zbroja. Ale my sobie weźmiemy leather, bo skoro jesteśmy hunterem, możemy nosić leather, więc weźmy sobie leather. Czyli skórzaną zbroję. I teraz zobaczmy, jak się zmieni nasza postka, jak się zmieni nasz krasnolud. Raz, dwa i trzy. O, super wygląda, już coraz wygląda lepiej. Tak jak już powoli zaczynamy wyglądać jak ten łowca. O, tutaj widzę, mamy kolejny quest od Hunter Trainera naszego, Thorgas Grimson.
i zobaczmy. Najpierw nauczę się może tego skilla nowego. Bardzo go jestem ciekaw. Weźmy go od razu sobie do naszego tutaj paska skill. A nie, już jest, dobrze, fajnie. Po prostu nie zauważyłem, że już jest. Co my tutaj mamy? Będziemy się musieli chyba nauczyć tego skillu. Posługiwać się nim. Życie Huntera jest tradycją, wiesz o tym. Śledzisz różne bestie przez jakieś całe krainy, pijąc, podróżując przez przez jakieś krainy i mając broń przy sobie, Beangun, czyli taką broń palną przy sobie. I jeszcze pijąc, jak to kasnolot, pijąc, przetrwać. Karaszen Koning, Courage od Aden, kurczę, zapomniałem, ale miałem to słówko. Podobał good stuff drink. No oczywiście znowu coś pijąc dobrego, jak to kasnolot bywa. Kasnolot bywa. But before we got stuff, ale zanim to wszystko nastąpi, musisz się nauczyć nowej umiejętności. Dobrze, wyjdźmy sobie z naszego tutaj Anvil Marmera. Anvil Mer. Nie wiem, jak to nazywać tutaj. To jest Anvil Mer. Anvil to jest kowad... Nie, to jest... Kurczę, Anvil? Czekajcie, Anvil... No to, co na kuźni się robi. Kowadło. Jak widzicie ze Steely Shot, to taki skill, który musimy przez jakiś czas poczekać, aż on wystrzeli, ale jak widać zadaje bardzo dobre obrażenia. Zaraz się go nauczymy, jeszcze jeden strzał. Super, quest wykonany. Możemy się wrócić do naszego mentora. To jest Anvil. Kto? To jest kowadło, no. Wyleciało mi z głowy. Teraz wiesz, jak wygląda jeden z tików łowcy, czyli Huntera. Jeżeli będę miał trochę pieniędzy, będę mógł do niego wrócić i nauczyć się śledzenia bestii. A to dopiero czwartego poziomu. Zagadam sobie tutaj do naszego jeszcze Grandela, żeby sprzedać wszelkie trash itemki. Many również sprzedam. A tutaj takie poświetlone to oczywiście, jak wiecie, są quest itemki. Czyli ich lepiej nie sprzedawać, chyba nawet nie wolno. Na przykład tutaj później na przykład jak będziemy mieli większy poziom, będę mógł go lepiej kontrolować. Ale teraz musimy dosyć oddalić się, na pewno odległość by do nas wrócił. Mamy go nawet oświetlonego na mapie tutaj, tym oto malutkim niebieskim punktem. Aha, i musimy znaleźć jeszcze to piwko. Pale. Tutaj mi pokazuje gdzieś z boku. Oj, tam się już coś świeci. Ale poukrywali to piwo dziwnie. Weźmy troszkę. Jaki jest opis tego piwa? Że to jest jakiś stout? Nie można to nawet opisać, że to jest piwo. No trzeba przyznać, że w każdej chyba takiej jakiejś serii fantazy, o tutaj mamy za cmentarzem. Właśnie kasnolody byli takimi najlepszymi, jeżeli chodzi o rasę w tych krainach, najlepszymi piwoniakami, nie wiem, to się mówi inaczej. No, tak czy siak byli dobrze właśnie wyszkoleni, to już było ich tradycją robienie dobrego piwa, bardzo dobrego piwa, którzy pili królowie wszelkich krain i to piwo właśnie było bardzo, bardzo wysokiej jakości i było bardzo uznawane i wysokim tutaj szacunkiem się kryło. Tak samo mamy tutaj właśnie to ukazane w World of Warcraft, jak widać, że kasnoludy to dobre piwo i to jest jednym z właśnie z nich priorytetem. Oddajmy to piwo do naszej Jorny. Wszystkie trzy. Jorna tutaj bierze łyk z każdego. I Ach mówi, że to jest pyszne i teraz mogą się zabrać do pracy. Niestety żadnego dla nas jeszcze questa nie ma. Musimy jeszcze zdobyć dla niej te skój. Ostatnią skóję wilka musimy dla niej zdobyć. A nasz pet tutaj dziennie walczy, widzę. Dziennie walczy. Chodźmy oddać te skóry. Znaczy, musimy jeszcze zdobyć jedną skóję wilka. O, tam już widzę, jest dosyć blisko. No tutaj jest nawet bliżej. Wypróbujmy może skill. Czekaj, czy zdążę wystrzelić. Zdążę jeszcze chyba nawet dwa razy.
Mało tego, Hunter też jest dlatego dobry. Ups, wystrzeliło mi się za bardzo. Że może jeszcze używać właśnie, jest bardzo dobry. Znaczy, nie, bardzo dobry nie jest. Jest po prostu dosyć użyteczny, jeżeli chodzi o używanie broni do walki wręcz. Jak widzicie, tutaj akurat noszę topór, ale ogólnie później wszelkie właśnie itemki, które będziemy nosić pod walkę wręcz, będą tylko po to, żeby podnosić sobie staty pod pod agility, czyli jak widzicie, attack power i trafienia krytyczne, czy staminę, życie, tak? Czyli jeszcze no, nawet stench można, ale tu nie ma po co, bo agility nam od razu daje attack power i trafienia krytyczne. I tutaj widać, że intelekt i spirit nie jest potrzebne tutaj do naszej klasy, bo ona się tym nie specjalizuje. Intelekt to zazwyczaj jest taki, to jest to samo co strength dla nas, to dla magów jest to intelekt. Dobrze, kontynuujmy. Oddajmy te skóry. Aha, no... Dziękuję, że to teraz zrobiłeś. Dużo ludzi teraz będzie się mogło wreszcie najeść i zabrać się do pracy. Aha, i przy odrobinie szczęścia król Bronzebeard, czyli brązowa broda z Ironforge, wyszło nam trochę tutaj pomocy, zapasów. No i jak widzicie, wbiliśmy więcej leveli niż w pierwszym odcinku. Możemy nauczyć się nowego skilla śledzenie bestii. Co my tutaj mamy? Następny quest to joiny. Ciekawe co to jest. Dziękuję nam, że tutaj robimy bardzo dobrą robotę, jeżeli chodzi o pomoc właśnie w mieszkańcom. Granny Whitebird jest jej dobrym przyjacielem. Aha, i potrzebuje trochę, i powiedziałam, i powiedział jej, że potrzebuje pomocy przy w posiłkach obok obozu troli Southwest. No, w południowej zachodniej części mapy. Muszę iść drogą i dojdę do niego bardzo szybko. Bywaj, adventurer. Troksy mogą być jakieś złe, ale to one będą jeszcze gorsze. Akceptujmy sobie. Kliknąłem decline. O, i jeszcze przy okazji możemy sobie kupić tego skilla. Ciekawe, czy starczy mi kasy, starczy mi. I teraz na przykład właśnie to jest taki quest, który ja go tak dosyć nie używałem, ale to on jest tutaj, na przykład jak teraz kliknę, to tutaj wszelkie właśnie bestie mi będą wyświetlane na mapie. Myślę, że same takie patrzenie jest odpowiednie, gdzie my tutaj musimy dojść. Dobrze, chodźmy. Sprawdzę, kochani, ile tutaj nagrywam. Powinienem zawsze szybciej sprawdzić, ale jak widzicie, Krasnolud tutaj zajmuje się ważnymi sprawami, a nie takimi jak ratowanie mieszkańców, czy już takie powoli wchodzenie właśnie w stronę bohatera, czyli od takich drobnych sprawek typu, nie wiem, przynieść drewno, czy pokonać parę wilków, po kończąc na tym, że staje się wielką legendą i będzie pokonywał panów zła. Więc dajcie mi chwilunię, za momencik wracamy. No kochani, już powoli zbliżamy się do 20 minuty. Powoli już będę tutaj kończył. Myślę, że dojdziemy sobie tutaj do tego obozu, o którym mówiła nam Jaina, do Białej Brody, który potrzebuje naszej pomocy. Jak widzicie, tutaj jest jakiś opuszczony obóz, to jest ciekawe. I przypatrzmy się może przy okazji szczegółom. Tutaj są jakieś urny. Wielka świeca, naprawdę wielka. Ognisko zawsze musi być. Tutaj oczywiście kufelek z piwem. Najprawdopodobniej, bo widać taki... I tutaj XX, możesz sądzić o tym, że to jest jakiś trunek. Lina. I pusty namiot. Ciekawe, ktoś tu był. No nie wiem. Ciekawe miejsce dosyć, tajemnicze. Podróżujmy dalej do obozu i zobaczymy, co tam na nas czeka. Powoli będziemy już opuszczać to miejsce. No i jeszcze czeka nas tutaj parę przepraszam, parę przygód. A później to już się zacznie nasza praca u samego króla i samej stolicy dwarfów. Więc zacznie się dosyć sporo do prac. Właśnie to jest nasz Genlin. Zagadajmy do niego. Jej, wygląda strasznie, jakby chciał nas zjeść. Patrzy na te tutaj zęby i zielone oczy.
Witaj, łowco. Jesteś gotowy do pracy? Jasne, że tak. Zawsze i wszędzie. Zobaczmy, to nie mamy. Trolls acting up, more usual than I say. Aha, że trolle się obudziły, są bardziej aktywne niż zawsze. I musimy szybko szybko właśnie urządzić takie różne grupy, które je pokonają, zanim się tutaj ogólnie już wkurzą. I co najważniejsze, to jest kontynuacja właśnie chronienia Alvin Mera. Będą chcieli, trolle chcą odflankować Alvin Mer. Nie możemy im do tego dopuścić razem z Toxami. Musimy wziąć sprawę w swoje ręce i tutaj wziąć się za obronę. Musimy pokonać 10 Frostmanów, Trolls, jakichś Trollsów i dostaniemy za to niezłe jakieś itemki do wyboru. Tutaj widzę jakąś broń i topór. Do tego jakieś 3 zioła dające nam życie. No i co, kochani? Myślę, że tutaj jeszcze odczytamy te różne questy, żeby później od razu móc wejść już do pracy w następnym odcinku. Aha, tutaj ten koleś chce się dowiedzieć na temat ich kultury, różnych takich zachowań, trollów. Mówi, że są również mało przestraszone, ale w końcu to one nas tutaj chcą zabić. I coś się tutaj dzieje, czego oni nie widzą. On tak mówi do mnie tutaj, Adventurer. Aha, i że muszę coś jakoś ich pooglądać, zanim ich ubijemy. I w pobliżu jest trzy jakieś obozy trolli. Jeden jest na południu, południowym wschodzie. Jeden jest na południowym zachodzie, jeden jest na zachodzie. Każdy ma w sobie coś tam. Sazer, nie wiem. Muszę podejść bliżej i posłuchać, co oni tam będą sobie mówić. By usłyszeć ich plany, być może. Zagadajmy jeszcze do tego gnoma Felixa. Patrzcie, jak mu idzie paja z ust, to też jest fajny efekt. Oprócz tego też mamy ślady na śniegu. Na przykład jak idziemy, to mamy tutaj ślady. To też jest fajny bardzo efekt. Co my tutaj mamy? Aha, że dołączył do jakiejś kompanii gnomów w Gnomergen. Gnomergen to jest stolica właśnie naszych tutaj gnomów. Ale później wszystko poszło strasznie źle. Opuścił Anvilmar, spakował bagaże i poszedł jakąś śnieżną drogą. Później nawiedził go trzęsienie ziemi. Wszystko zostało odwrócone do góry nogami, czyli tak sprawy zostały odwrócone do góry nogami. I skończył tutaj. A co najgorsze, z trollami, które ukradły jego rzeczy. Poszukiwacze przygód, proszę Państwa, czy mógłbyś mi udowodnić, że mogą być jeszcze dni takie jakieś spokojne i dobre? Czy mógłbym właśnie przeszukać obozy tych trollów i znaleźć jego rzeczy? Felixa Box, czyli jakąś szkatułkę, znowu szkatułkę. Jego Bottle Balls, czyli jakieś butelki zapewne z piwem od krasnoludów. Dobrze, kochani, myślę, że tutaj przy tym ognisku bardzo chętnie zakończymy naszą przygodę i powoli będziemy się widzieć w kolejnych przygodach naszego poszukiwacza przygód. Bo jak widać, sprawy nabierają tempa, zaczyna się robić coraz bardziej niebezpiecznie, a naszemu kasnolodowi zaczyna dostać coraz to poważniejsze zadania. A więc do zobaczenia, trzymajcie się w następnym odcinku. Chaos!